Tutaj musimy być naprawdę ostrożni. Znajdujemy się w Niemczech. Tu jest opuszczony dom z całkiem fajnym wyposażeniem. Sprawdzimy najpierw tą stronę tutaj, czy wszystko jest ok. Tu obok jest domek prywatny. Problem jest tylko jeden. Obiekt jest monitorowany. O kurde. Oj, to prawda. Mówili, że jest tutaj bardzo dużo wyposażenia. I to się zgadza. Tylko tak. Nie wiem, ile mam tutaj czasu. I nie wiem, gdzie są kamery. Jaki ładny piec. Zastanawia mnie tylko, kiedy zawyje alarm. O kurde. To mi wygląda na hotel. Chyba, że to był dom prywatny połączony z hotelem. To już wiemy, dlaczego drzwi były zamknięte. Albo robią to duchy, albo przeciąg. Ile damy radę nakręcić, tyle nakręcimy. Jak trzeba będzie uciekać, no to niestety to coś się rozsypało. Tylko co? Kolejny pokój, również dobrze wyposażony. O kurde. Puzzle. Ktoś sobie układał puzzle. Później je wieszał na ścianie. O kurde. Ciekawe co za drzwiami. Materace. Kolejne łóżka. Słychać kogoś. Dobra. Jak coś, to mamy prostą drogę ucieczki. Cały czas prosto. Dom pełen obrazków. Chyba ktoś tutaj lubił zajarać cygaretę. Kurde, ciekawe co tutaj było. Ktoś podpisał dom z opuszczony. O, jaka ładna
Pepsi Cola. Muszę tu być naprawdę cicho. Tuż obok słyszę głosy sąsiadów. Maszyny do szycia. Telewizory rozszabrowane już. Myślę, że te maszyny w całości miały największą wartość. Szkoda, że zostały już troszeczkę rozebrane. Ile mogli zabrać, tyle zabrali. Klawiatury, piloty, komputery. Naprawdę sporo tego jest. A tutaj pokój odkurzaczy. A tu ładny subwooferek. Ciekawe, czy odkurzacze działają. Pewnie tak. Czy miałoby nie działać? Idziemy dalej. Tu pewnie będzie najwięcej rzeczy. Widzę, że im bardziej się posuwamy w tą stronę, tym piękniejsze rzeczy są. Tutaj kolejny safe. Nie, szafa pancerna. Ozdoby świąteczne. Czyli to był magazyn. Ale jakie grube drzwi. Metalowe. Jakiś czas temu wybuchł tutaj pożar, zobaczcie. Wszystko osmolone. Toalety. Druga strona chyba to samo. Tak. A, prysznice. Więc tutaj utrzymywali higienę osobistą. Zbliżamy się ku końcowi. To
mieszkalna. Kurde, jaki zbiornik. Kuchnia. O kurde. Wszystko zostało. Ale jest już trochę przypalone. Kolejne szafy. Kurde, nie wiadomo, czy to nie jest pod prądem. Lepiej tego nie dotykać. Tutaj ręczniki widzę, ale ktoś już próbował otwierać. Mi się wydaje, że to będzie część mieszkalna. Chyba tak. Tu już jesteśmy praktycznie na zewnątrz. Dobra, idziemy zobaczyć do góry. Kolejne pokoje. Kurde, to musiał być jakiś hotel albo dom starców. Ciężko powiedzieć. Powiem wam, że tak chodzę, ale jeszcze nigdzie nie widziałem kamery. A ostrzegali mnie, że tutaj są kamery. Tylko gdzie? Na pewno ktoś tutaj sobie przesiaduje, ale to nie jest ochrona raczej. Kwiatki. Szafka. Całe szkliwo zostało. Ostatni pokój. Zamknięty. Potrzebna byłaby tylko klamka albo jakiś kluczyk. Najwięcej rzeczy się tutaj zachowało, chyba ze względu na to, że był zamknięty pokój. Dobra, moi drodzy, my chyba będziemy kończyć tutaj eksplorację, bo widzę, że już dalej nie ma wejścia, ewentualnie poddasze, ale nie sądzę, żeby tam coś było. Internet chyba. Dobra. Myślę, że tutaj możemy zakończyć eksplorację.
i udać się w następne miejsca, może bardziej fascynujące. Dobra, na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.